Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Od wielu miesięcy obserwujemy w Polsce bardzo duży wzrost popularności diety bezglutenowej. Wcześniej moda na dietę bezglutenową rozlała się również po całym świecie. Zacznijmy od tego, co to jest gluten. Gluten jest białkiem zapasowym występującym w naszych popularnych zbożach, takich jak pszenica, żyto i jęczmień. Jest to białko, które ma specyficzne właściwości, takie jak sprężystość, lepkość i elastyczność. I dzięki niemu możemy na przykład uzyskać taką charakterystyczną gąbczastą strukturę pieczywa. Również dzięki glutenowi otrzymujemy makarony odpowiedniej konsystencji, takie nierozgotowujące się, a więc jest to białko, które jest pożądane w wielu produktach. Powiedziała Pani, że gluten występuje w pszenicy, jęczmieniu i życie. A co z owsem i co z innymi zbożami? Owies, jak pokazały badania ostatnich lat, ma troszeczkę inną strukturę. Awenina owsa ma inny układ aminokwasów, a więc taka sekwencja, która nie powoduje u osób wrażliwych niepożądanych reakcji. Także jak wykazano, prawie 95% osób na przykład z celiakią może włączać umiarkowane ilości owsa do swojej diety. No właśnie, powiedziała Pani słowo celiakia. Kiedyś dieta bezglutenowa była stosowana rzadko, wyłącznie przez osoby, które właśnie chorowały na celiakię. Proszę powiedzieć, co to jest za choroba? Celiakia jest trwałą, genetycznie uwarunkowaną chorobą, która u osób wrażliwych polega na tym, że po spożyciu glutenu następuje nieprawidłowa reakcja immunologiczna jelita cienkiego, a w konsekwencji dochodzi do zaniku kosmków jelitowych. Te zmiany powodują zaburzenia nie tylko motoryki jelit, ale również upośledzenie wchłaniania wielu substancji odżywczych, a w efekcie do niedożywienia i wszelkich związanych z tym konsekwencji. Czyli jest to bardzo poważna choroba? Jest to bardzo poważna choroba, która rzeczywiście wymaga unikania glutenu. A jakie jest jej rozpowszechnienie w społeczeństwie? Ogólnie szacuje się, że mniej więcej 1% populacji choruje na celiakię, aczkolwiek te dane są różne dla różnych krajów. W niektórych krajach jest poniżej 1%, w innych około 2-3. To zależy właśnie, w jakim kraju prowadzone są badania. No, to co trzeba powiedzieć, celiakię można przyrównać do góry lodowej, ponieważ wiele osób choruje, nie zdając sobie z tego sprawy. A jest to uwarunkowana choroba, jak powiedziałam, genetycznie, więc tutaj pewne czynniki mogą spowodować takie w ciągu życia, że ta celiakia ujawni się i nie jest to choroba małych dzieci, tak jak do tej pory uważano. Jest to choroba, która może wystąpić w każdym wieku, nawet u osób po 60 roku życia, pod wpływem pewnych niesprzyjających czynników zewnętrznych. A czy prawdą jest, że są też osoby, które nie będąc chorymi na celiakię, źle reagują na gluten i można to nazwać albo alergią, albo nietolerancją? Tak, to jest prawda. Następną grupą osób, które nie powinny spożywać glutenu, są osoby z alergią, z tym, że tutaj następuje alergia nie tylko na białka glutenowe. Ogólnie mówi się o alergii na pszenicy. Dotyczy to nie tylko białek glutenowych, ale może dotyczyć innych białek pszenicy. I rzeczywiście takie osoby powinny pszenicy unikać. Natomiast w przypadku alergii, w przeciwieństwie do celiaki, ta reakcja na gluten może być bardzo gwałtowna. Może być ze strony przewodu pokarmowego, charakteryzować się bólami brzucha, biegunkami, może występować również szereg objawów spoza układu pokarmowego, takie jak bóle głowy, stawów, mięśni itd. No i wreszcie trzecia jednostka chorobowa, tak zwana ostatnio popularna nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Dotyczy to osób, u których wykluczono zarówno celiakię, jak i alergię, natomiast które reagują źle na pokarmy zawierające gluten.
Aczkolwiek w ostatnich latach, chociaż wiązano to z glutenem, badania ostatnich lat wykazały, że być może za tę jednostkę chorobową jest odpowiedzialna inna grupa składników, a mianowicie fermentujące, trudno przyswajalne węglowodany, tak zwane FODMAP. Oczywiście wymaga to jeszcze dalszych badań, ponieważ tak do końca tego jeszcze nie potwierdzono. To jak duża jest to grupa osób w ujęciu procentowym, u których występują te wszystkie trzy jednostki chorobowe? To znaczy, ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Ale to jest dokładnie 10% społeczeństwa, to znaczy, czy 50%? Często z alergią jest tak, że więcej osób zgłasza alergię, niż faktycznie wykazują już potwierdzone diagnozą wskazania. Na przykład około 30% uważa, że ma alergię, natomiast po przeprowadzeniu badań okazuje się, że ta alergia dotyczy, no, załóżmy 5-4% osób. Także pewne subiektywne odczucia nie zawsze przekładają się na faktyczny stan chorobowy. No właśnie, mnie interesują jakby dane faktyczne, naukowe. Czy można powiedzieć na podstawie badań, dostępnych szacunków, że nadwrażliwość, nietolerancja i celiakia są problemem powszechnym, czy jest to raczej zjawisko marginalne? To znaczy, na pewno ważnym, chociaż wydawałoby się, że 1% to jest niedużo, na pewno istotnym problemem jest celiakia. Jest to choroba na całe życie, a więc chorzy przez całe życie muszą przestrzegać diety bezglutenowej. I jest to bardzo poważna choroba z uwagi na to, że w przypadku nieprzestrzegania diety może to mieć bardzo poważne konsekwencje. Również alergia. Tutaj dieta bezglutenowa powinna być przestrzegana zgodnie z zaleceniami lekarza, ale czasowo, nie musi być stosowana przez całe życie, aczkolwiek niektórzy chorzy jednak powinni uważać na to, co jedzą i wykluczać białka glutenowe ze swojej diety. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy jest to bardziej moda w obecnych czasach, czy bardziej rzeczywisty fakt, ponieważ badania dotyczące nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten są stosunkowo nowe i dlatego trudno mi odpowiedzieć w pełni, jak szeroki jest zasięg tego problemu. Jeszcze się zostańmy chwilę przy modzie na tą dietę. Bardzo często osoby znane z telewizji, kina, czyli tam celebryci, chwalą się stosowaniem tej diety i często mówią, że co prawda nie stwierdzono u nich celiaki, ale lepiej się czują na diecie bezglutenowej. Proszę więc powiedzieć, czy dieta bezglutenowa może być stosowana przez każdego? Powiem może tak, dieta bezglutenowa generalnie nie szkodzi ludziom, ponieważ całe społeczeństwa żyją chociażby w Azji, czy w Ameryce Południowej, czy w Afryce na dietach bezglutenowych. Warunkiem jest odpowiednie zbilansowanie i to jest cała trudność. Jeśli chodzi o celebrytów, przechodzą często bez uzasadnienia na dietę bezglutenową, no, często traktują jako taki sposób na zrzucenie nadmiernych kilogramów. Tak naprawdę, jeżeli chudną, to w wyniku tego, że wykluczają cały szereg produktów ze swojego żywienia, ograniczają spożycie węglowodanów, no więc w efekcie spożywając mniej kalorii, chudną. Natomiast jeśli chodzi o takie samowolne stosowanie diety bezglutenowej, naprawdę nie jest to godne polecenia, ponieważ jak powiedziałam, no wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że może być chorym na celiakię. I w związku z tym, jeżeli wprowadzimy dietę bezglutenową bez konsultacji z lekarzem, wówczas nastąpi poprawa stanu zdrowia organizmu, ale za to będzie diagnoza utrudniona, ponieważ do prawidłowego zdiagnozowania celiaki na przykład niezbędne jest pozostawanie na diecie bezglutenowej, na diecie glutenowej, przepraszam, przez minimum 3 miesiące i wtedy można mówić o prawidłowym wyniku testów chociażby serologicznych. Tak więc jeżeli osoby wprowadzające dietę bezglutenową czują się lepiej, trudno to powiedzieć, bo zawsze bym radziła, żeby jednak zasięgnąć przed wprowadzeniem diety porady lekarza, który zleci odpowiednie badania i wtedy można się upewnić, czy rzeczywiście ta dieta jest nam potrzebna, czy nie. A z drugiej strony, no, stosując taką dietę, tak jak mówiłam, trzeba ją odpowiednio zbilansować, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. Ale nie można chyba powiedzieć, że to jest dieta odchudzająca, prawda? Bo to tak też często tak, padają tak, tak jak powiedziałam, no, jeżeli wykluczamy zbyt dużą liczbę produktów ze swojego żywienia, możemy schudnąć, bo jeżeli jemy mniej węglowodanów, wykluczamy pieczywo, wykluczamy przetwory zbożowe,
to wtedy mamy mniej węglowodanów, mniej energii, chudniemy. Ale tak naprawdę w prawidłowej diecie bezglutenowej wcale nie jest zalecane wykluczanie przetworów zbożowych, z tym, że muszą to być przetwory ze zbóż bezglutenowych. Tak samo żaden lekarz nie zaleci wykluczenia pieczywa, tylko że musi być to pieczywo bezglutenowe na diecie bezglutenowej. Tak więc wykluczając cały szereg produktów, narażamy się na niedobory składników odżywczych. I ogólnie można powiedzieć, że w żywieniu osób z celiakią, ale także innych, które muszą stosować dietę bezglutenową ze wskazań lekarskich, zasady dotyczące prawidłowego żywienia są takie same jak dla zdrowych ludzi, a więc należy trzymać się tej piramidy zdrowego żywienia, przy czym, co jest bardzo ważne, wszystkie produkty muszą być wolne od glutenu. To może zanim przejdziemy do zasad komponowania diety bezglutenowej dla osób, które rzeczywiście potrzebują jej stosowania, to powiedzmy jeszcze, jak można poznać, że rzeczywiście jesteśmy nadwrażliwi na gluten lub mamy celiakię? To znaczy, w zależności od jednostki chorobowej stosuje się różnego typu badania. W przypadku celiakii, no, takim wstępem są testy serologiczne na wykrycie specyficznych przeciwciał. Jeżeli te przeciwciała przekraczają normę, wówczas robi się biopsję. Ważne jest dla osób z rodzin, w których występuje celiakia, to, że jest to choroba genetyczna, więc te osoby są w tak zwanej grupie ryzyka. Często się mówi o badaniach genetycznych. Tak naprawdę badania genetyczne nie są badaniami, które zastąpią taką prawidłową diagnostykę ostatecznie, ale są wskazaniem chociażby dla osób, które są w grupie ryzyka, że powinny zwracać uwagę na swój stan zdrowia i co jakiś czas chociażby kontrolować pewne markery dotyczące celiaki. Bo samo to, że mamy geny predysponujące do celiaki, nie oznacza, że my tę celiakię u siebie rozwiniemy, że zachorujemy. Nie każdy, kto ma geny takie odpowiedzialne za tę chorobę, choruje na celiakię. Jeśli już ktoś zdiagnozuje u siebie występowanie jednej z tych trzech chorób, to proszę powiedzieć, co może jeść, czego nie może jeść. Podstawową zasadą diety bezglutenowej jest wykluczenie tego białka z żywienia, a więc wszystkich produktów, które zawierają gluten, czyli przetworów z pszenicy, żyta i jęczmienia, a także innych produktów, które zawierają składniki z tych zbóż. Natomiast glutenu nie zawierają takie surowce jak chociażby gryka, ryż, z bardziej takich egzotycznych, amarant, tapioka chociażby. Więc tutaj mamy cały szereg zamienników, które pozwalają zamienić te zboża glutenowe w żywieniu. Natomiast jeśli chodzi o wybór produktów, najbezpieczniejsze z punktu widzenia osób wrażliwych są produkty specjalnie adresowane do tej grupy ludzi. Produkty te oznakowane są jako bezglutenowe. Dotyczy to najczęściej przetworów zbożowych, ale nie tylko, ponieważ w zasadzie obecnie na rynku, jeśli chodzi o produkty bezglutenowe, właściwie mamy całą gamę wyrobów z każdej niemal grupy żywności. I te produkty są najbezpieczniejsze. Tak jak wspomniałam, zasady prawidłowego żywienia są takie same jak dla osób zdrowych, a więc w żywieniu, żeby uniknąć niedoborów, żeby prawidłowo się odżywiać, musimy sięgać po produkty z każdej z grup żywności, a więc owoce, warzywa, mięso, mleko, jaja. Z tym, że najlepiej wybierać jest produkty jak najmniej przetworzone, świeże i przygotowywać je w domu, ponieważ wówczas wiemy, że na pewno tam nie wprowadzimy surowców glutenowych. Natomiast w przypadku produktów złożonych zawsze warto zapoznać się ze składem na etykiecie, bo jeżeli używane są surowce bezglutenowe w składzie produktu, surowce glutenowe w składzie produktu, one muszą być wykazane. To właśnie powiedzmy o takich pułapkach, bo często jest tak, że osoby, które wykluczają te ewidentne źródła glutenu, kupują na przykład parówki, które w swoim składzie właśnie mają jakieś dodatki zbożowe. I proszę powiedzieć, w jakich produktach takich złożonych właśnie występuje często ukryty gluten? Na co uważać? Gluten może być ukryty w całym szeregu różnego typu produktów, a więc pan wspomniał o parówkach. Również niektóre receptury wędlin innych przewidują dodatek surowców, chociażby z pszenicy. Poza tym
Nawet przetwory niektóre mleczarskie, jogurty mają zagęstniki. Jeżeli jest to skrobia kukurydziana chociażby, taki produkt jest bezpieczny, ponieważ kukurydza nie zawiera glutenu, ale zawsze trzeba się zapoznać ze składem, żeby wiedzieć, z jakiego surowca ta skrobia została uzyskana. Cały szereg słodyczy, wyrobów cukierniczych również może zawierać surowce glutenowe i dlatego zawsze warto zapoznać się z informacją, co one zawierają. No właśnie, a czy w świetle obowiązującego prawa jest obowiązek umieszczania na etykiecie informacji o zawartości glutenu? Jeśli chodzi o zawartość glutenu, może powiem tak. W świetle obowiązujących przepisów za produkty bezglutenowe uznajemy produkty, w których zawartość glutenu nie przekracza 20 mg na kilogram produktu w tej formie, w jakiej on jest dostępny na rynku i sprzedawany konsumentowi. Również zboża zawierające gluten umieszczone są na liście tzw. substancji alergennych, to już inny przepis o tym mówi, i producenci mają obowiązek umieszczania informacji o zawartości surowców alergennych w produktach. Więc jeżeli są jakieś surowce pochodzące z pszenicy, żyta czy jęczmienia, wówczas w składzie produktu taki surowiec musi być wykazany i musi być jak gdyby wyróżniony od reszty surowców za pomocą na przykład grubszej czcionki, czy koloru czcionki, czy podkreślenia, tak aby konsument mógł łatwo znaleźć informacje o tych substancjach, które mogą być dla niego szkodliwe. Czy zatem możliwe jest w ogóle stosowanie diety w 100% bezglutenowej, czy raczej ciężkie jest to? Tak naprawdę w praktyce nie jest to możliwe. Wynika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim zawsze istnieje ryzyko takiego przypadkowego zanieczyszczenia surowców naturalnie bezglutenowych glutenem pochodzącym ze zbóż glutenowych czy z produktów glutenowych w trakcie transportu, przechowywania czy przetwórstwa, chociażby na skutek stosowania tych samych linii produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego. Również to, co jest ważne, z pszenicy na przykład otrzymywana jest skrobia pszenna bezglutenowa. Jest to proces skomplikowany, kosztowny i tak naprawdę usunięcie tego glutenu ze skrobi w 100% nie zawsze jest możliwe, dlatego nawet ta skrobia pszenna bezglutenowa, która jest takim podstawowym składnikiem wielu produktów adresowanych do osób z celiakią czy z alergią na gluten, nie zawsze jest w 100% wolna od glutenu i pewne jego ilości może wnosić. Ale oczywiście produkt finalny nie może mieć więcej niż 20 mg glutenu na kilogram. Czyli sporo się trzeba natrudzić, żeby zapewnić sobie tę dietę bezglutenową. Na pewno jest to skomplikowane. Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, czy w innych produktach, na przykład suplementach diety, również można się spodziewać glutenu? To znaczy na ogół jest tak, że leki sprzedawane na receptę nie powinny być zanieczyszczone glutenem. Również bardzo rzadko zdarza się, że jest on obecny na przykład poprzez wprowadzenie substancji wypełniającej czy jakiejś innej substancji do wyrobu, ale tak do końca nie jest to oczywiste, ponieważ niektóre suplementy diety czy środki przeciwbólowe mogą zawierać gluten, dlatego zawsze trzeba czytać również etykiety tych wyrobów, a w razie wątpliwości skonsultować się z producentem. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję.